Godzina siódma, kolejny dzień naszego pobytu na Zanzibarze. Zaczynamy dzień od pracy, komputery się włączają. W Polsce piąta. Patrzcie, jakie piękne słoneczko. Musimy popracować. Mam Martynka ze 2-3 godziny. 3 na pewno. Ja trochę krócej, potem się wybieramy, jak Bóg pozwoli i pogoda, na jakąś przejażdżkę. Za chwilę jeszcze śniadanko. Tam Państwo w drugim hotelu już sobie jedzą, a my tutaj. Ja się biorę do roboty. O, coś nie włączyło. O, jest. Dobra. Oto nawet 5.26, czyli u nas 7.30. Dzisiaj troszkę później. No i tak to wygląda. Współpraca kotka z ptaszkiem. W Afryce trzeba się dzielić jedzeniem. Ptaszek zjada z talerza, obok kotek. No a jak? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jedzenie jest najważniejsze. O, słuchajcie, bo uciekło mi coś. O, jest, jest. No ale ten ptaszek to nie, on taki... Kotek tam jest, to on tak, wiesz... Chętnie by wziął, ale... Chciałbym, ale boję się. A wy czas na siedanko? Powiecie, że to nuda. No może nuda, ale to jest tak. Ale my z przyjemnością jemy. Standardowo owocki na dzień dobry z sokiem. I to jest sok nie z kartonu ani z butelki, tylko normalnie wyciskany z owoców. Także praca na chwilę odeszła w zapomnienie. Na 20 minut kawka, herbatka. Pan nie masz kubka? No ja mam tam kubek, przy laptopie. Dobra, pan już przyjął zamówienie. No i tak wygląda nasze śniadanie, czyli omlet z serem, dwa tosty z awokado. Z awokado, kawka, herbatka, co pokazywaliśmy wcześniej, sok i rogal. Jakoś rogal, który ale nie, nie zamawiali, ale jakiś, nie wiem, jaki to jest nadzień, taki morelowy. No z jakimś nadzieniem. Coś tu w nim jest w środku, coś w nim w środku mieszka. Także smacznego. Na mieście życie już się toczy. My jedziemy na Dala Dala. Jedziemy do Mi Chang Vi. O! O ten właśnie ten Mi Chang Vi. Ten co pojechał tylko w drugą stronę. Tylko musimy czekać, jak przyjedzie tą stronę. To idziemy powoli, żeby tutaj nie stać. Tu wszystkie bary, restauracje, oponiarnie. Wszystko czynne. Życie się toczy. Kokosiki. Tu zakład ślusarski. Pan naprawia motor. Opony. O, stolarnia. Wszystko działa. Wielki świat. Miły panie, wielki świat. No oczywiście moja Pocahontas idzie z przodu. Słuchajcie, mynie samochodowe, bary, restauracje, kawiarnie. Wszystko jest. Idziemy powoli. Jambo. Idziemy powolutku. Możemy, jak znajdziemy gdzieś cień, to staniemy w cieniu, żeby nie stać na słońcu. A akurat one jadą z tej strony, gdzie jest słońce, a nie gdzie jest cień. Taka niesprawiedliwa sprawiedliwość. Wszystko jest. Zobacz. Jakbyś chciał sobie zrobić remont w chałupie, rureczki plastikowe, drewniane, metalowe, z gumy, z węża, z gumy po wężu, z węża po gumie. Wszystko jest. Noga. Niestety nic nie jedzie. O, co się dzieje dalej? Zobaczymy. Ale jak tak patrzę na ich budowy, to wszędzie zbrojenia. Wszędzie leją beton na fundamenty. No tak wiecie, nie ma lekko. Nie jest tak, że coś z gliny lepią i udają, tylko naprawdę to się to przykłada. Jedzie busik, dziewczyny! Jedzie bus jakiś, poczekajmy chwileczkę, może akurat nas zabierze. Coś tam jedzie daleko. Tam starą ta dziewczyna chyba siedziała. Poczekamy. Bo dziewczyny się dają. Pakują się, właśnie tak mówiłem, pani, oj, czy ja tutaj stanę? Okej, okay. Elegancko. Co tam? Stoicie? To pięknie.
No to Martynka, coś tam fajnego masz do powiedzenia? Wiesz co, bardzo wygodna pozycja. Tak. Dla was dla ciebie jeszcze lepiej. No ja tutaj stoję jak zwykle, jak wygięty paragraf. Wcześniej. Nie wiadomo czego się chwycić, bo nie ma tej poręczy na górze, więc dość ciężko jest utrzymać równowagę, jak on skacze. Najlepiej niczego się nie trzymać. No słuchajcie, jedziemy. I co? Jak się czujecie, dziewczyny? Martynka mówi, że jak gotowane jajka. Ugotowana, tak dokładnie. A Martynka, wrażenia? Jest dobra. Parę minut zostało, wytrzymaliśmy. Ale jest strasznie gorąco, powiem wam, że ten wóz, nie wiem, klimatyzacji nie ma, czy co? O, i kozy jeszcze. Co kozy? Wsiadają? Wsiadają? Jedziemy, zostało nam jeszcze 700 metrów. Według mapy Google to jakieś 2 minutki. Już się teraz przeludniło. Są miejsca siedzące. Martynka nawet siedzi na loży VIP. O, to powiem ci, to żeś usiadła. Ja wyglądam, jakbym się posikał. Ale mogę was zapewnić, że się nie posikałem. To po prostu spocone łapy, które leżały na nogach. Ale jest gorąco. Normalnie upał. Skwar. Tutaj kierownik siedzi w drzwiach. Podaje głośno następne przystanki. Ludzie wysiadają. Każdy tam jakiegoś pieniążka zostawia. No my zapłacimy 5000, czyli 2 dolary za 3 osoby. 8 zł za przejazd 16 km w jedną stronę, to chyba nie jest źle. No i tak te 5000 to jest z górą. Tak, tak. Po 5000, oni płacą po... Po 500. Tak, po 500, maksymalnie 1000. No dobra. Wiadomo, że jak się zbiałem, to się płaci troszkę więcej. Za taksówkę byśmy zapłacili 10 dolarów, a tutaj zapłacimy 2. No i dotarliśmy. Koniec drogi. Tu wysiadamy. I będziemy szukali drzwi. No, to dziewczyny wysiadają. Pięknie wyglądasz, jakby ktoś cię oblał wodą. Chodź. Takim busikiem. No to idziemy w tamtym kierunku. Zobaczymy, dokąd to jest. Z tego miejsca najprawdopodobniej też będziemy ruszać. Idziemy poszukać jakiejś ładnej plaży. Bo taki był cel naszego przyjazdu. No, dziewczyny mnie chwalą tutaj. Mylę państwo, ponieważ mój umysł analityczny wymyślił, żeby wzięły stroje. I one, słuchajcie, raz mnie posłuchały i są zadowolone. Taką mamy tutaj plażę. Tak mnie to mylę państwo wygląda. Są tu też hotele. Już jesteśmy po krótkiej dyskusji między sobą. Chyba zapytamy, jakie są ceny tych hoteli. Być może tu przyjedziemy na kilka dni. W końcu nie mamy nic sprecyzowanego. Tak to wygląda. Słuchajcie, taka restauracja. Słowo słuchajcie jest też słowem przewodnim, prawda? Nie, w ogóle, słuchajcie. Mylę państwo i słuchajcie, a to słuchajcie to muszę potem wycinać za każdym razem, bo każde nagranie zaczynam od słowa słuchajcie. Zamiast zobaczcie, to mówię słuchajcie, tak jakbym podcasty nagrywał. Tutaj nóżki wytarte, elegancko. O, tu piękny parkiet, wszystko, bar. Wchodzimy. Hello. Co chcecie do picia, dziewczyny? Piwko. Zobaczcie, tu mamy widoki. Tutaj takie loże, że tak powiem. Tam miejsca wypoczynkowe. Aha, bo to jest bar od hotelu. No, do hotelu pójdziemy później, spytać jakie są ceny. Tam dalej takie domki na wodzie. A najlepsze jest to, że wszystko to jest naprzeciwko Uroa, gdzie byliśmy rok temu. Tam są plaże Uroa. Powiem ci, Martynko, że te zasłony się prezentują dużo lepiej niż w tamtym hotelu.
którym byliśmy. No i to jest znak sygnał. Zobaczcie. To jest żrandol z Ikei. Dziewczyny idą się kąpać. Właśnie jesteśmy tutaj po jakiejś poważnej rozmowie. Najprawdopodobniej zostaniemy tutaj na 2-3 dni, ale musimy jeszcze wrócić do naszej miejscowości, do naszego hotelu. Wiesz co, dalej połóż te, bo jak woda przypływa, żeby ich nie zabrało. Taka woda ciepła? Naprawdę urokliwe miejsce, spokój, cisza, bardzo mało turystów, praktycznie nie ma tubylców lokalnych, tak zwanych. Tam dziewczyny zażywają kąpieli. A co tu się dzieje, proszę Państwa? Tutaj afrykańska miłość. Nie komentuję, nie krytykuję. Nie każdy robi w życiu na co ma ochotę. Tylko potem niech będzie gotowy na poniesienie konsekwencji tego, co robi. I tyle. Spacerujemy tu już od godzinki. Plaża praktycznie pusta. Ale w tamtych okolicach, bo tutaj żeśmy doszli do hotelu, gdzie pojawiły się białe istoty zwane turystami oraz czarne istoty udające Masajów. I już, proszę bardzo, tak wygląda połów Masaja. Za chwilę ci będzie opowiadał o tym, czego ty nie chcesz słyszeć i zmarnuje ci czas. No właśnie, wystarczy nie podejmować żadnej konwersacji z nimi. Nie odejdą. Jak tylko odpowiesz na jedno pierwsze pytanie, będzie za tobą wszedł i przeszkadzał ci w odpoczynku. Takie ma zajęcie. No właśnie, Martynka teraz mówi, że znaleźliśmy hotel, gdzie są Masajowie. Patrzcie, tutaj taki basenik. Sympatyczna sprawa. Niewykafelkowany w środku, ale to nie szkodzi. Woda czysta. Tam pływa jakiś żółw. Pływa w środku żółw i ten i krokodyl, ale można się kąpać. Co z nas wsiała? No węża. Ale patrzcie, wszystkie pokoje są tu puste po prostu. Pozamiatane, pozagrabiane. Dobra, to idziemy, zapytamy. Już byliśmy w takim tym. No tutaj jest coś 307. Tutaj patrz, wietrzą. No są puste pokoje. Dobra, idziemy zobaczyć. No tak to tu wygląda wszystko. Z takim widokiem. No to idzie nam pan pokazać te pokoje. Chce od nas 80 dolców za nocleg. To idziemy zobaczyć? No. A tam też można? Pokój jeszcze? No taki pokój. Tu jest jakiś jeszcze zapach. Widać, że to jest nieużywane. Pan powiedział, że mają za 100 dolarów na bookingu. No może za 80 puścić. Ale to nie jest szał, nie? Nie. Za 80. Ani wizualnie, ani zapachowo, ani nic. No. No to panu wytłumaczyliśmy, że maybe, albo nie maybe. Ale dziewczyny mówią, że maybe to on chyba zwariował. Nie za te pieniądze, nie takie pokoje, pachnie w nich tak, jakby tam nikt nie mieszkał od roku. Bo tak jest, nie? Taka stęślizna. To jest nieużywane pokoje od wielu miesięcy. Tak, słuchajcie, puste pokoje zupełnie, ten pusty cały ośrodek. A on mówi, że oni mają za 100 dolarów na bookingu i oni mogą nam opuścić 20. Czyli lepiej, żeby stało puste, niż oddać nam to na przykład jeden pokój, czyli dwa pokoje w sumie za 100 dolarów za noc. A oni są 80 za jeden.
taka polityka. Niech stoi puste. No to niech stoi. Fajne miejsce, jeżeli chodzi o plażę. No niestety, ten hotel odpadł. Nie chodzi o to, że oni tu mają jakieś zawyżone ceny, bo może te ceny rzeczywiście, gdyby był pełny, byłby dobre, ale on po prostu, no, technicznie nie bardzo. O, to jest ten hotel, tak? Obok. Bo my chcemy iść do tego hotelu chyba. Nie. No to jest ten sam hotel, Martynka. To jest ten hotel, który te dziewczyny oglądały za pierwszym razem. My gdybyśmy się zdecydowali, to byśmy z drugiej strony mieli chyba wejście. Po tamtej stronie drogi. No ale tak to wygląda. O. Aha, bo tu są takie małe baseniki przed każdym, tak? No dobrze, no ale co, one są zajęte? Nie. No tak, tak, ale stoją puste. Nie, nie, to tak za 120 dolarów za to, że stoi basen z brudną wodą, to nie bardzo. No to idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Dziewczyny mówią, że oglądały ten pokój. Ale to nie jest, aha, bo to jest ten za 120, tak? Tak, tak. No to wygląda tak, za 120 wygląda tak. Tutaj jest, no tak, oczywiście, tu jest takie moczydło do nóg, można posiedzieć w wodzie, ale tam z drugiej strony jest basen, tak? Tak. Dobra, to idziemy do recepcji, ogarniemy, jak to wygląda. Która godzina w ogóle jest? Za 15 pierwsze. No to idziemy zobaczyć tutaj. Taki basen. Takie domki. No to patrzcie, to właśnie wracamy. No to patrzcie, a nie słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej. Wracamy już z tego hotelu. Goście nie będą mówić nam mniejszą cenę, ale zaraz sprawdzimy to w komputerze. W komputerze są trochę inne ceny. I w ogóle jest możliwość rezerwacji na onset dosyć dużo, ale to dziewczyny są prawie zdecydowane. Tu jest wejście do seafooda jakiegoś. Do hotelu. O! 603. I my 603 będziemy teraz wracać. Maku. One do Maku jadą, tak? Padzie. Padzie. O, dobra. Dziewczyny, siadajcie. Dają dzieci. Co tu się dzieje? Hej, Jumbo! Dzieci wsiadły, pani przyszła, opierdoliła je. Srogo, że siedzą, a ona musi stać. To jak u nas w latach 70., 80. i 90. Wszystko pięknie. Mówię do Martynki, przesiądź się koło mnie, wiesz tam. Będzie ci wygodniej. No to jest. Tu siedzimy teraz wszyscy tutaj. Dwójka dzieci. Gościu. Słusznej postury. Do tego pani słusznej postury, zobaczcie. Tutaj ta w czarnym. I jest elegancko. Jak pani ci siedzi? Bardzo wygodnie. Głowy w powietrzu, tak kolana złączone blisko. Jedziemy. Idzie tutaj, normalnie idziemy, dala. Stanek? Oj, uciekło, a za szyby tyle widać. Ale piękna plaża. Dzisiaj zaczęło wiać. Zobaczcie, co się dzieje. Kajtów.
po plaży. Chciałem dronem polatać, a trochę wieje. Powiem wam prawdę, że szkoda byłoby mi go stracić. Tak to wygląda. Dziewczyny, umawiałem się na jakiś masaż. A tak wygląda plaża. W Padzie byliśmy parę godzin temu. Jest dużo ładniejsza. No jeszcze nie mamy 100% decyzji, że na pewno tam pójdziemy jutro. Słuchajcie, dziewczyny, jak Janusza i biznesu załatwiły sobie masaż. Na plaży z takim widokiem. No. Teraz kierowniczka, powiem wam, nie wiem gdzie ma głowę, gdzie ma drugą część ciała. Załatwia jakąś drugą masażystkę. Chyba, że zrobi wam ten masaż jednocześnie. No słuchajcie, że powiem słowo słuchajcie. Sponsorem tego programu znowu jest. Tak o. Te rowery elektryczne. Niestety, albo stety, nie skorzystamy z nich. Jak mówiliśmy, one kosztują $20 za godzinę. Ale my się dzisiaj już nie wybierzemy na to, a jutro z samego rana, jak z samego rana, bo o 10 musimy opuścić hotel. Chyba pojedziemy na północ. Jeszcze wyspy. Piękne plaże dzisiaj widzieliśmy. Może teraz, nie wiem, czy to do tego filmu się zmieści. Będą te plaże, co byliśmy. Bardzo fajnie to wyglądało. Dziewczyny się masują. Wybrały sobie masaż stóp. Czy masaż nóg? A to jest masaż stóp, Martynka? Czy masaż stóp, czy masaż nóg? Zobaczcie tego psa. Siedzi na plaży. Tylko zobaczy gościa na kejtę. Goni go! Przepraszam, coś mi uciekło. To jest dobry, ty. Wcześniej ganiał samochody. Patrz, mało go nie dziabnął. Dobry jest. Dziewczyny tam się masują. Z tego co powiedziała Martynka, to 20 tysięcy. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy będą zadowolone. Martynka ma pewne doświadczenie po naszym ostatnim wyjeździe do Tajlandii i Kambodży. Martynka mówi, że to nie jest tajlandzki masaż. Nawet pozycja jest inna. Panie mają zupełnie inną technologię, technikę. Zwał jak zwał. Ale okej? Tak. Mówią, że okej. Słuchajcie, a wiecie, że to jest też bar bez alkoholu? No. Martynka mówi, że fajnie. Drugą nogę robi. Tylko wie, że ona potem odrąbuje jedną nogę jako trofeum. A dziewczyny ciągle na masażu. Panie tam opukują. Puk, puk, puk. Jak tam dziewczyny? Dobrze, Martynka? Tak. Zadowolona? Teraz? Nie, dziękuję. No to dziewczyny sobie zamówiły. Już przyszło. U ciebie, Martynka, co jest? U mnie jest tak. Ośmiornica grillowana i grillowane warzywka. No a teraz idziemy tu dalej, a u Moniki? Grillowane kalmary z chipsami. Zwanymi w Polsce frytkami. Taka sytuacja. Do tego pan przyniósł dwa kaczupy, prawo, lewy. Sól, pieprz. I smacznego! Sobie teraz biorę kolacyjkę. Frytki. Thank you. Oj, oj, co ma tylko? Pani przyszła? I ten ciasto naleśnikowe właśnie wykłada. Zobaczmy. Tu pani wykłada towar elegancko. Tutaj zobaczcie, są normalnie tylko fryteczki, kurczaczek. Wszystko zrobione elegancko, smaczniutkie. Dziewczyny jadły dzisiaj tam w restauracji, naprawdę mówiły, zachwycone były jedzeniem, jeżeli chodzi o smaki. Ale tutaj u lokalnych, naprawdę dla lokalnych, oni frytki mają niesamowite. Chociaż tamte też były niesamowite, nie? Dziewczyny? Znaczy my chodzimy tylko do tamtej restauracji, bo tam są owoce morza bardzo fajnie serwowane. Tu u lokalsów, na tych straganach, są tylko kurczaki albo bify.
No więc jeżeli mamy ochotę na kurczaka albo bifa, to przychodzimy tu. A jeżeli na owoce morza, to idziemy tam. Tak jest. Nastał wieczór. Jesteśmy już po zakupach na jutrzejszy wyjazd. Przynajmniej po części zakupów. Idziemy do hotelu, ogarniemy się. Jutro rano wstajemy szybciutko o 6. Jakieś sporty, może Martynka będzie chciała uprawiać. Potem albo w międzyczasie, jak ona sporty, to ja popracuję. Potem ona popracuje jeszcze troszeczkę. Około 10 musimy opuścić hotel. No i wciąż nie ma decyzji, na północ czy na południe. Do Rzębianin czy tam do góry, gdzie byliśmy dzisiaj na plaży. Widzieliście zdjęcia z tej plaży. Gość, który tam ma hotel, się do nas nie odzywa. Na bookingu po naszej wizycie. I to jest najlepsze. Zmienił cenę. No to już jest po prostu jakiś dramat. Słuchajcie, była cena przykładowo $220, a teraz jest 380. I to nie to, że booking nam to skasował, bo to nie o to chodzi. Nie było tam jakichś specjalnych zniżek albo coś. O, patrzcie na krowy. Tutaj patrzcie, jak łażą. Widzicie? Nie wiem, czy widać. Ej! No bo mnie kur... Bo by mnie rozlazło. Nie chodzi o to, że myśmy tam mieli jakieś specjalne zniżki. Po prostu cena się zwiększyła. Tam o, nie wiem, 80-100 dolarów za 3 noce. A hotel w 3/4 pusty. Taki mają marketing, nie? Wolą mieć puste niż sprzedać za mniejsze pieniądze. Albo jeszcze, jeśli wiedzą, że ktoś jest zainteresowany, to ci podniosą kasę. Marketing z Zanzibaru. Jak wrócimy do Polski, to chyba nakręcimy taki specjalny film. Jeden albo dwa o Masajach. Drugi o bezpieczeństwie. No to trzeci jeszcze o biznesie. O bezpieczeństwie tutaj to jest tak, że jest dobrze, jak jest dobrze. Ale jakby... Oj. Bezpieczeństwo na Zanzibarze. Wszystkie hotele i wszystkie pensjonaty ogrodzone drutem kolczastym. Do tego jeszcze w nocy Masajowie pilnują porządku. Do tego jeszcze porozbijane butelki na murach. I oczywiście możesz czuć się bezpiecznie. Wtedy jak jesteś w hotelu po zmroku, a normalnie to wszyscy mówią, żeby nie wychodzić. Oczywiście stąd tam ok, ale tutaj nie bardzo.